Kościół świętego Piotra, który z 1195 roku w Hamburgu przy Placu Mariackim, gdzie stała była kolebka Hamburga, stała kiedyś tutaj kościół założony przez Karola Wielkiego w 810 roku. Potem był klasztor, gdzie mieszkał, gdzie misjonował święty Akska. 100 lat potem w tym klasztorze znalazł się papież Benedykt V, który tutaj również zmarł na wygnaniu 4 lipca 1965 roku. Potem stanęła tutaj wielka katedra, która została zburzona przez masonerię. W 806 roku została rozebrana i zlikwidowana, żeby jej ślady nie pozostały. Tutaj również w Hamburgu w kwietniu 1646 roku przebywał Jan III Sobieski ze swoim bratem Markiem. Potem w Hamburgu rządzili jego synowie, arcybiskup Klemens August jako biskup, 5 biskupów, biskup Hamburga, i jego brat koronowany przez niego w tysiąclecie synody we Frankfurcie nad Menem 12 lutego 1742 roku. 1842 rok był słynny pożar w Hamburgu, zaczęty od 7 maja. 20 stycznia tego samego roku, 1842 roku, ukazała się Matka Boska w Rzymie. Święty Akskarze, Matko Boska, Królowa Polski, Królowo Świata, Patronko Hamburga, wstawię się dziś za nami.